dobry Państwu. Naszym gościem jest mecenas Paweł Szutowicz, radca prawny i aktywista koalicji Las jest nasz. A porozmawiamy dzisiaj o tym, jak można wykorzystać prawo do ochrony naszego lasu. Tego, który jest w pobliżu naszego domu, tego, do którego jeździmy na grzyby i tego, który nam raptem znika, kiedy wjeżdża tam harwester, czyli taka duża maszyna i zaczyna po kolei wyjmować poszczególne drzewa. I proszę mi powiedzieć, co w tej sytuacji można zrobić? Niestety w sytuacji, w której zaczęte już są zabiegi gospodarcze, zrobić można niewiele. Przede wszystkim jednak trzeba poznać las, przy którym mieszkamy, zanim rozpoczną się zabiegi, żeby można było cokolwiek z tym zrobić. Można próbować rozpoznawać, gdzie znajdują się nory zwierząt. Można próbować rozpoznawać, gdzie znajdują się mrowiska. Można szukać drzew, na których gniazda zakładają ptaki. Ustawa o lasach zabrania niszczenia nor, mrowisk, siedlisk ptaków, lęgów. Niezależnie od tego, czy plan urządzenia lasu przewiduje w tym miejscu zabiegi gospodarcze, czy nie. W takim przypadku, jeśli zostanie stwierdzony lęk na drzewie, i to niezależnie od tego, czy jest to gatunek objęty ochroną ścisłą, czy ochroną częściową, należy takie drzewo z takim lęgiem pozostawić. No oczywiście idealna sytuacja jest taka, jeśli to jest gatunek tak zwany strefowy, objęty ochroną strefową. Niewiele jest takich gatunków, to jest suweczka, włochatka, kilka ptaków szponiastych. Suweczka i włochatka to takie małe sowy. Jeśli takie ptaki się znajdują na terenie danym, no to wtedy tworzy się dookoła drzewa, w którym mają swoją dziuplę czy swoje gniazdo, strefę ochronną, której obszar się różni w zależności od tego, jaki to jest gatunek. Zatem przede wszystkim trzeba poznać swój las. Zobaczmy, co się w lesie dzieje, zobaczmy, jakie są gatunki. Sprawdźmy, czy są ptaki na drzewach, w sensie, czy są gniazda, bo ptaki to na pewno będą. I w momencie, w którym widzimy, że do lasu wjeżdża harwester, czy widzimy, że jakiekolwiek podejmowane są próby, przede wszystkim taką cechą charakterystyczną będzie pojawienie się kropek na drzewach. W takim przypadku powinniśmy natychmiast interweniować przede wszystkim w nadleśnictwie, zgłaszając do nadleśnictwa swoje znaleziska, bo to nie jest pewne, że leśnicy ustalili takie rzeczy, które się w terenie znajdują. No i w ostateczności można też zgłosić do RDOŚ-u naruszenie ustawy o ochronie przyrody. Mówił Pan przed chwilą o planie urządzenia lasu. Proszę powiedzieć, co to jest, bo informacja na ten temat jest chyba niezbyt szeroka w społeczeństwie. Wydaje mi się, że w tej chwili trochę bardziej się przebija już do świadomości powszechnej, czym jest plan urządzenia lasu. Plan urządzenia lasu to jest dokument sporządzany raz na 10 lat przez każde nadleśnictwo. To jest taki dokument planistyczny, można powiedzieć, w którym leśnicy ustalają, jaki mają skład gatunkowy, ile jest drzew, ile z nich można pozyskać, jak to się mówi językiem leśniczym. Różne inne kwestie tam też są uwzględniane, a przynajmniej powinny być uwzględniane, czyli kwestie ochrony przyrody, ochrony gleb, ochrony wód itd., itd. To jest dokument, jeśli chodzi o jego umiejscowienie prawne, jest to dokument wewnętrzny Lasów Państwowych. Jakiś czas temu toczyła się dyskusja odnośnie tego, czy jest to decyzja administracyjna, czy nie. Nie jest to decyzja administracyjna, nie można jej zaskarżyć. To jest dokument wewnętrzny Lasów Państwowych, przygotowywany przez instytucje, które się nazywają biurami urządzenia lasu, które de facto są podległe Lasom Państwowym. Jest kontrolowany przez Lasy Państwowe, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw środowiska, wykonywane przez Lasy Państwowe i rozliczane przez Lasy Państwowe. Zatem jest to dokument. A obywatel, czy każdy z nas może mieć jakiś wpływ na to, jak ten plan będzie wyglądał? Ustawa o lasach przewiduje konieczność przeprowadzenia konsultacji przez nadleśnictwa na etapie sporządzania planu urządzenia lasu. Nadleśnictwa faktycznie takie konsultacje przeprowadzają. Ogłoszenia o konsultacjach z reguły pojawiają się na stronach nadleśnictw. Rzadko się pojawiają i tylko w niektórych przypadkach w mediach lokalnych. Na początku odbywa się tak zwana komisja założeń planu,
na której są omawiane wstępne założenia do planu urządzenia lasu przyszłego i wówczas obywatele, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne mogą zgłaszać uwagi do planu urządzenia lasu. Ostrzegam z góry, że jest to proces trudny i męczący. Komisje założeń planu trwają po kilka dobrych godzin, 6, 8, 10 czasami. I to są bardzo techniczne sprawy, bardzo często poruszane. Leśnicy posługują się specyficznym językiem. Też mam wrażenie w tym celu, żeby uniemożliwić zrozumienie przeciętnemu obywatelowi, co się będzie działo w jego lesie. Takim najbardziej problematycznym elementem całego tego procesu jest to, ile z uwag jest uwzględnianych. Według szacunków Lasów i Obywateli, WWF-u i Greenpeace'u bodajże, bo chyba te instytucje robiły takie badania, to jest mniej niż 20%, przy czym w tych 20% to też nie są tylko i wyłącznie uwagi dotyczące ochrony przyrody. To są uwagi takie jak to, że nie wiem, społeczność lokalna chce, żeby ławkę postawić albo wiatę. Więc to nie wszystko musi dotyczyć ochrony przyrody, ochrony zwierząt, ochrony drzew. A proszę mi powiedzieć, czy można wcześniej sprawdzić, jak wyglądają te plany leśników wobec lasu? No bo jest już ten plan urządzenia lasu. Gdzie możemy to obejrzeć? Gdzie sprawdzić, jak przez 10 lat będzie to wyglądało? Plany urządzenia lasów są publikowane przez nadleśnictwa. Natomiast ja bardzo polecam zapoznanie się z mapą opracowaną przez Fundację Lasy i Obywatele. Mapa się nazywa Zanim wytną twój las, na której to mapie można podać syntetycznie i w miarę prosto podane informacje odnośnie tego, gdzie, kiedy i jakiego rodzaju zabiegi będą się odbywać. Proszę powiedzieć, kto może być naszym sojusznikiem? Jeśli na przykład grupa mieszkańców w jakiejś dzielnicy położonej przy lesie skrzykuje się, mówi: słuchajcie, no może nie dopuścimy, żeby nam tutaj wycięto te drzewa, między którymi chodzimy na spacery. Co? Oni się nie znają na tym. Nie są prawnikami jak pan, nie są ekologami. Są zwykłymi ludźmi, którzy lubią sobie po prostu pochodzić po lesie i nie chcą, żeby on zniknął. Gdzie szukać takich sojuszy? Sojuszy można szukać oczywiście wśród organizacji pozarządowych, które działają na rzecz lasów, na rzecz ochrony lasów jako ekosystemu. Można się kontaktować, znowu wskażę na Fundację Lasy i Obywatele, więc można z Fundacją Lasy i Obywatele się kontaktować. Można szukać czasami sojuszników w samorządach lokalnych. To nawet może być łatwiejsze dla mieszkańców dużych miast, gdzie samorządy są mniej związane z lasami państwowymi i mnie od nich uzależnione, bo powiedzmy sobie szczerze, że w niektórych małych gminach położonych w szczególności na południowym wschodzie czy na wschodzie Polski relacje między lasami państwowymi a samorządem lokalnym są bardzo bliskie i samorząd lokalny jako ta instytucja słabsza finansowo wobec lasów państwowych stoi z reguły na przegranej pozycji. Natomiast w dużych miastach widzimy, że nastawienie samorządów lokalnych do lasu się zmienia i że samorządy są gotowe do tego, żeby podejmować walkę z lasami państwowymi o zachowanie lasu, chociażby o to, żeby taki las jak Trójmiejski Park Krajobrazowy, który teoretycznie zgodnie z ustawą o lasach jest lasem ochronnym, faktycznie pełnił funkcję lasu ochronnego. To jest bardzo ciekawa instytucja, las ochronny, przewidziana w ustawie o lasach, co do której Sąd Najwyższy w 2017 roku wypowiedział się, że może nastąpić pewnego rodzaju zaburzenie zrównoważenia funkcji, że w lesie ochronnym funkcje wiodące jednak powinny mieć funkcje przyrodnicze, usług ekosystemowych, glebochronne, wodochronne, w zależności od tego, na jakiej podstawie został ustanowiony las ochronny. Natomiast funkcja gospodarcza powinna mieć funkcję drugorzędną. No to bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, jakie argumenty są skuteczne, jeśli chcemy wyjąć ten nasz ukochany kawałek lasu z planowanej wycinki? Mówił pan, że wcześniej trzeba ten las poznać, ale co konkretnie może sprawić, że no zostanie powstrzymana decyzja o wycinaniu drzew?
takim podstawowym dokumentem, który pozwala na podjęcie dyskusji z leśnikami, jest znowu własny wewnętrzny dokument Lasów Państwowych, czyli dobre praktyki leśne. Dobre praktyki leśne określają między innymi coś, co się nazywa drzewami biocenotycznymi, czyli drzewami, które powinny pozostać w lesie na tak zwanym pniu, czyli nie powinny być wycinane. Biolodzy bardzo często zżymają się na pojęcie drzew biocenotycznych, bo z punktu widzenia biologa każde drzewo jest drzewem biocenotycznym, czyli o znaczącej, istotnej wartości dla ekosystemu. Natomiast z punktu widzenia gospodarki leśnej takimi drzewami biocenotycznymi mogą być drzewa dziuplaste, mogą być drzewa z listwami mrozowymi tak zwanymi, czyli takimi długimi pęknięciami wzdłuż pnia, które powstają na skutek zamarznięcia wody w tkankach, drzewa porażone przez pioruny, drzewa z martwicą, drzewa z rakowacizną, drzewa, na których są widoczne gniazda i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie zepsute drzewa. Tak, drzewa zepsute można powiedzieć, bo drzewa zepsute są najciekawsze dla całej wielkiej masy organizmów, które żyją w lesie i które sprawiają, że ten las zachowuje naturę, charakter lasu, czy też elementy chociaż lasu naturalnego, które sprawiają, że ten las ma wysoką bioróżnorodność. To są wszelakiego rodzaju grzyby, to są porosty, to są śluzowce, to są owady, pajęczaki, skorupiaki. Cała masa drobnych organizmów, które żyją gdzieś w martwym drewnie albo martwiejącym drewnie. Cała masa organizmów, które korzystają z różnych miejsc, kryjówek, które się pojawiają w drzewach, które mają pęknięcia, dziuple itd., itd. To jest również kwestia związana z retencją wody. Tak? Martwe drewno retencjonuje wodę przede wszystkim w lesie. Jak się dotknie pnia, który sobie leży na dnie lasu, jest wilgotny. Nie? On się rozpada powolutku, powolutku tą wodę oddaje, ją też zatrzymuje po każdym deszczu. Też istotne są drzewa, które dalej żyją, tak? No, ale mają na przykład coś, co się nazywa dziuplami odziomkowymi, czyli takimi dziuplami tuż przy nasadzie pnia. One bardzo często służą za naturalne małe zbiorniki wody, z których korzystają zwierzęta, z których korzystają grzyby, z których mogą korzystać inne rośliny. Czyli las taki jeden, to jest jeden wielki organizm i właśnie te martwe drzewa są istotnym elementem tegoż organizmu. Zdecydowanie. No, można powiedzieć, że martwe drzewo nie jest martwe. Martwe drzewo daje życie. Martwe drzewo cały czas żyje. Argumentem na rzecz ochrony może być społeczna lub przyrodnicza rola lasu. I proszę mi powiedzieć, co to znaczy społeczna rola lasu, przyrodnicza rola lasu? Znów wynika to z ustawy o lasach. Ustawa o lasach wyróżnia 5 funkcji lasu, które teoretycznie powinny się równoważyć. W ocenie ekologów i biologów nie jest to możliwe, żeby funkcje się idealnie równoważyły w każdym lesie. Las powinien rozwijać się w taki sposób, jaki jest właściwy dla danego ekosystemu i dla danej formy. Inaczej będzie to wyglądać oczywiście w plantacjach sosnowych, inaczej to powinno wyglądać w lasach, które zarastają brzegi morenowej wysoczyzny. Natomiast funkcje obejmują po pierwsze usługi ekosystemowe. Tak? Funkcja usług ekosystemowych to jest wszelakiego rodzaju funkcje związane z dobrostanem okolicy i ludzi również. Tutaj mieści się również funkcja społeczna, tak? Czyli to, że ludzie mogą korzystać z lasu, to, że ludzie mogą pójść do lasu, że mogą w nim odpocząć, że mogą w nim naładować akumulatory na nowo i nie będą straszeni widokiem składów drewna, dróg zrywkowych itd., itd. Kolejna funkcja to jest funkcja przyrodnicza, czyli właśnie zachowania przyrodniczych funkcji lasu. I tutaj mamy do czynienia z wszelkimi funkcjami ochroniarskimi, związanymi z siedliskami, związanymi z gatunkami chronionymi itd., itd. Kolejna funkcja to jest funkcja glebotwórcza. Bardzo istotna. Jak spojrzeć na dno lasu, to na dnie lasu, chociaż może nam się wydawać, że to jest tylko i wyłącznie jakaś ubita ziemia albo ewentualnie gdzieniegdzie pokład liści, to tak naprawdę pod spodem znajduje się gruba warstwa naturalnej gleby, humusu powstałego właśnie z tych liści, które sobie opadały z drzew przez lata i gniły na dnie lasu. Następnie jest funkcja wodochronna.
o której już wspominaliśmy. No i na piątym miejscu, aczkolwiek leśnicy zawsze podkreślają, że kolejność w ustawie nie jest istotna, znajduje się funkcja gospodarcza. Czyli pozyskanie drewna, które oczywiście jest istotne. Pytanie jest, na jaką skalę tak naprawdę musimy pozyskiwać drewno i czy wzrost pozyskania drewna na przestrzeni 30 lat o ponad 100%, to jest 100-kilkanaście procent, z około 19-20 milionów metrów sześciennych gdzieś w latach 90. do przeszło 40 milionów metrów sześciennych rok temu. Czy jest uzasadnione?